Hejo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Niepopularnie, a to jest Soul Mask i jak widzicie już gram bez skrupułów, zbliża się dla mnie koniec czasu, jakby na tą grę, który poświęcam, więc bez skrupułów lecimy sobie ze wszystkim co tutaj mamy, czyli walczymy z ostatnimi bossami. To co tu się w tym momencie dzieje, gdybym ja miał z tym normalnie walczyć, no to podejrzewam, że długo bym nie powalczył. No, to tyle. Cała walka dokładnie trwała tyle. I to summa summarum był chyba ostatni boss w całej grze. To jest chyba ostatnia rzecz, którą my mamy w ogóle do pokonania. Ostatni chyba bossik. Nie wiem, czy jest cokolwiek więcej. Tak, no muzyka jeszcze nie nadrobiła za tym, że zabiłem tego bossa, więc kiedyś się skapnie, spoko, to nie ma problemu, kiedyś gra się skapnie, że typa już nie ma. Wyrzućmy te rzeczy, które tutaj są zbędne. To mam jakieś te... O, tutaj potrzebowałem te Mysterious Device, te urządzenia były potrzebne, żeby przyzwać tego bossa. Już wam wytłumaczę, co chodzi. Jesteśmy w dungeonie, który jest w Holy Ruins, tutaj. Dostanie się do tego miejsca było tak upierdliwe, że musiałem sobie włączyć poradnik po niemiecku, żeby się tutaj dostać. I należy znaleźć to pomieszczenie tutaj, mieć te Mysterious Devices, czyli te urządzonka, które znajdujemy w każdej piramidzie po pokonaniu bossa danej piramidy. I w momencie, kiedy znajdziemy to urządzonko, to te 5 urządzonek, no to odblokowuje się nam tutaj możliwość pokonania bossa. Ta piramidka jest dla nas potrzebnym przedmiotem. Właśnie, bym sobie o niej zapomniał. A ona jest tutaj, to była najistotniejsza z tego wszystkiego. Bo ona jest takim petem jakby to... O, widzicie. Teraz ona jest jakby z nami, nie? I wygląda to tak, że to jest tak naprawdę ostatni boss w grze, nie? Nie mamut, który się wydaje jakby ostatnim bossem w grze, tylko to. I tutaj znajdujemy też te antyczne teksty. O, właśnie. To Steel Pit Bonfire is still locked. A book left by the ancient civilization and it carries some rare crafts. Reading it allows you to master the ancient enchanting technique and it self-destruct when read. No, także to nam pozwala odblokowywać jakby kolejne tam znajomości, kolejne schematy, kolejne rzeczy. Będziemy tak trochę popinkalać, że tak to brzydko ujmę. Bo chcę się spróbować, czy jestem w stanie się stąd szybko wydostać. Jestem w stanie się stąd szybko wydostać, czyli taką opcję gra przewidziała, fajnie. Teraz sprawdzimy, czy jestem w stanie wam pokazać drogę do. Jakby jak się tutaj dostać do tych ruin, to podejrzewam, że bez problemu sobie znajdziecie. I tak, tu było na wprost. Tu musieliśmy pokonać bossika małego i iść dalej na wprost. Tu był kolejny mini bossik na wprost. Tutaj było wszystko ok. Tak, tutaj w prawo, na dół, w lewo, na dół, nach rechts, nach links, nach rechts. Tak to mniej więcej brzmiało, jak oglądałem. Tu miało być chyba w dół. Tak, w dół, lewo i tutaj nie w pierwsze drzwi, bo tutaj są takie malutkie drzwiczki, jakby ktoś patrzył. Tylko w te duże, tutaj, tadam. Tam były te, z których przyszliśmy, tutaj są te, gdzie idziemy. Tutaj idziemy, oczywiście oberwałem, wait. Tutaj idziemy na dół, życie przywrócone, nie skręcamy, idziemy cały czas na dół. Cały czas na dół. Ok, dochodzimy do dużego pomieszczenia, tutaj był kolejny, drugi, lepszy bossik. Idziemy cały czas na wprost, cały czas na wprost, wychodzimy do góry. Tadam, jesteśmy przy tych urządzonkach. Jest git, tak? Pokazałem wam nawet ścieżkę. Ania właśnie mi powiedziała, żebym pokazał tą ścieżkę, więc jest pokazana ścieżka. Mam nadzieję, że komuś z was się przyda. Mam nadzieję, że pozbędziecie się przez to problemów, które ja miałem, czyli 2 godziny krzątałem się tutaj wszędzie po okolicy i szukałem tego. Dobra. No to by było w sumie na tyle, jeśli chodzi o tego bossa i jeśli chodzi o tą miejscówkę. Tak, teraz mam dylemat. Teraz mam dylemat związany z tym, że no ja już pokonałem sobie wszystkich bossów w tej grze. Wszystkie te miejsca odwiedziłem, wszystkich pokonałem, wszystko ogarnąłem i jak dla mnie ja bym już mógł kończyć tą grę, ale czuję się nieusatysfakcjonowany tym, że nie pokazałem wam pozostałych bossów. Więc usatysfakcjonowałoby mnie to, gdybym wam ich pokazał.
Więc myślę, że trochę na bezczela, z wycinaniem pewnych fragmentów, może z zasłanianiem czasami interfejsu, jak wpisuję tam kody czy coś, albo nawet bez zasłaniania interfejsu, pójdziemy sobie po bosiki. Wy widzieliście nasze męczarnie z Mordorkiem do pokonania małpy. To czekajcie, tak jak widzieliście małpę, to po małpie jest tutaj. Jest pustynia. Zmienili wygląd, tak? Dlaczego to jest istotne według mnie, żeby wam powiedzieć, zmienili wygląd tego tutaj portalu, tak? Ten portal teraz działa dużo lepiej, dużo przyjemniej, można sobie tam na mapie zaznaczać i tak dalej. Wydaje mi się, że to było w jakiś inny sposób, że to było tak, że klikaliśmy E i tu było tylko kilka punktów, które mogliśmy się przenieść, nie wiedzieliśmy gdzie, po co, jak, dlaczego i tak dalej. Więc w skrócie zmienili to, wygląda dużo lepiej. Jak widzicie, lecimy naprawdę na bezczela, na hakach, to tutaj już się w ogóle nie kryje z tym, nie udaje, że jest inaczej, bo jest ta gra za duża jak na ilość czasu, którą, wiecie, ja standardowo poświęcam na grę, nie? Ta gra mocno przekroczyła ten czas. No i tak, no i mamy wezwać bosika, no to wezwiemy sobie co, na najsilniejszym możliwym poziomie? Żeby było przynajmniej chociaż troszkę ciekawie? No to zaraz sobie przygotuję wszystko i go wyzywamy. Okej, mamy wszystkie przedmieciki, które są potrzebne do wezwania busika na najwyższym poziomie. Mam nadzieję, że mam strzały. Mam, dobra, bo już się zacząłem obawiać, że nie mam strzał. Niestety na tego bossa strzały są koniecznością, przynajmniej według mnie. Tutaj nieposiadanie umiejętności posługiwania się łukiem jest tragedią. Chcę go ubić dość szybko, dlatego że on ma no parę upierdliwych ataków, które choćbyście byli po prostu tak jak ja teraz bossami nieśmiertelnymi praktycznie i tak dalej, to i tak może nam napsuć krwi. O właśnie. Widzicie, jak on sobie fajnie strzela do nas. A jeszcze możliwość zawsze wejścia w kaktusa na propsie, nie? Także wcale ta małpka nie była najtrudniejszym bossem, jak chodzi później o, wiecie, jak się zastanawiacie nad tą grą, to wcale ta małpa nie była takim przekleństwem. Dobra, lecimy. No ziomek, weź rzecz wyląduj, nie bądź taki. Patrz, wszystkiego ci unikam. No, bardzo ładnie, bardzo miło z twojej strony. Nie wiem, co się stało. Zacięła się nam postać. Jedyny moment, kiedy mogliśmy mu... O, pięknie. Dobra. Zabity. Perfect killo. Czy ja mam chociażby nożyk, żeby go oskurować? Serio, nie mam w tym momencie nawet najzwyklejszego knife'a, żeby go oskurować? Mam 100 tysięcy przedmiotów, które pozwalają mi tutaj na najlepsze rzeczy w grze i w ogóle nie wiadomo co, nawet Mysterious Giant Sword mam, ale nie mam najzwyklejszego noża do skurowania, nie? Knife to będzie? Enchanted Butcher Knife? To będzie to. No i mamy to tam. Package or inventory full. No nic tym dziwnego w sumie, biorąc pod uwagę, jakie ja tutaj rzeczy mam na odkładane, na wrzucane, na zbierane pierdoły jakieś, które trzymam, które mi się summa summarum nawet do niczego nie przydadzą, jak przyjdzie co do czego. Dobra, to mamy ogarnięte. Heaven Worship Container. Ładnie. Dobra, i to by poleciało z niego. Oczywiście, że nie wiem, co by z niego poleciało, bo wyrzuciło mi rzeczy do tego samego pojemnika, w którym były jego rzeczy, nie? Epicko. Epicko, super. No i tak jak to zwykle z tymi bossami, nie? Ze względu, że mamy kluczyk, możemy wejść do środka. Wiadomo, tutaj możemy sobie zdobyć drugie, kolejne surowce, które są potrzebne do jakby włączenia tutaj tej naszej świątyni. Tu zazwyczaj są jakieś pierdołki. Nie, tu są właśnie te Mysterious Devices, nie? To są te urządzonka, które są nam potrzebne. No i to już mam uzyskane, nie? Wymagane 45 awareness. Notabene komiczna sytuacja była tutaj taka, że ciężko miałem uzbierać ten awareness na walkę, ale nie z tym bossem, tylko 55 poziom na walczenie sobie, w sumie z tym bossem. Z tym i z małpą na legendarnym, bo sobie wszystkie bossy chciałem pokonać na poziomie legendarnym. Ale bez tego milion HP tanka, którego teraz używam, i
I żeby to zrobić, no to musiałem właśnie, żeby to zrobić, to musiałem wbić poziom. I wyglądało to tak, że respiłem mi i Mordorkowi tam po 20-30 dzików na setnym poziomie, z maksymalnym tam poziomem jakości i tak dalej. I po prostu je pokonywaliśmy, nie? I tak w kółko, w kółko, w kółko. Dobra, tutaj mamy kolejny nasz ołtarzyk. Ja sobie przygotuję itemki i zaraz do was wracam. Okej, okay, wzywamy już najsilniejszego mamuta. W sumie może zróbmy śmieszną rzecz. Pokonajmy go sobie tym mieczem. Ta-da! Na dwa strzały. Dobra, ze śmiesznych rzeczy pokonaliśmy mamuta na dwa strzały i miecz sobie wbiliśmy do 50. Dlaczego chciałem go pokonać tym śmiesznym mieczem? Dlatego, żeby wam pokazać, że wzrósł maksymalny poziom umiejętności, jaki możemy osiągać. Gdyż twórcy dali ludziom czas idealnie tak, żeby wiecie, żeby nawet tacy średnio zaawansowani, mający sporą ilość czasu, byli w stanie przejść tą grę. Po czym stwierdzili, dobra, to teraz zrobimy patcha, na którego wszyscy czekali, odkąd gra wyszła. No, więc mniej więcej dokładnie tak to wygląda i został zwiększony maksymalny poziom postaci do 60, czyli dodatkowe statystyki. Te talenty, nie wiem, wydaje mi się, że wcześniej się nie wyświetlały, więc wydaje mi się, że też zostały dopisane tutaj. Tu zostały pozwiększane maksymalne skille na 60, tu na 90 zostały pozwiększane maksy, czyli widzicie, już teraz możemy trzy umiejętności sobie wybrać tutaj do używania naszych broni na naszej najbardziej podstawowej postaci, a nie jeden. Taki malutki szczególik, nie? Dla ludzi, którzy poświęcili tej grze ostatnie półtorej miesiąca albo nawet dwa. Dobra. To by było na tyle, jeśli chodzi o mojego Irytka. A nie, jeszcze ciekawiło mnie tutaj, bo sobie tego widzicie, nie sprawdziłem, że wcześniej było tak, że ten skill, któryś tu skill zwiększał ten maksymalny poziom o 10, ale chyba teraz wzięli i nawet usunęli tą opcję. Że teraz to już jest dane jakby od samego początku gry, a nie, że dopiero któryś tutaj poziom zwiększa o 10. Także to też bym powiedział, że trochę nie fair. No ale cóż. Maska wyekspiona na maksymalny poziom. Nie mam włożonych żadnych jeszcze tutaj tych kryształków, no bo sobie po prostu nie włożyłem. Ale całkowicie o tym zapomniałem, że mam tutaj możliwość przecież ulepszenia sobie tej maski, nie? Green Crystal Quantity, nie wiem, dajmy sobie 200, to nam powinno wystarczyć na pewno. Cały czas lata nad nami ten, no, jak to się nazywa, ta piramidka mała, fajna jest. Fajna pierdółka. To dosłownie pierdółka, ale fajna. Dobra, Blue Crystal i Restrictive Module Explorer. Blue Crystal, nie wiem, 50 i Restrictive Module, to będzie jeden, Module Explorer. Ok. I teraz tutaj mamy maskę i mamy full. Dobra. Czyli mamy tą czarną maskę ulepszoną na full. Nie znamy jej możliwości i tak dalej. O, wyłączyło nam nasze cheaty. Full HP and mana, 1000 HP tank. Tutaj wpisuje 10 000 i pięknie movement, speed max, foot max, stamina, attack, hydration. No. I teraz to dobrze wszystko działa. A co wam chciałem pokazać? Dlaczego tu jesteśmy i dlaczego cały czas nie pokazuję wam innego miejsca? W sumie pokonaliśmy dwóch bossów. Bo wyczaiłem zarąbistą rzecz. Jak tu się rozpędzicie na takim speedzie i lecicie tu i traficie tutaj, to możecie tak lecieć. Kurde, z którąś bajką mi się to kojarzy, ale nie pamiętam dokładnie z którą. I możecie tak lecieć i tu na przykład mijacie, wiecie, całą wiochę, nie? I lecicie, i lecicie, i lecicie, i dalej, i dalej, i dalej. No i w naszym przypadku możemy sobie spokojnie dolecieć do bazy, nie? Możemy sobie spokojnie dolecieć tutaj do którejś bazy. Nie wiem, która to jest. To jest chyba ta przy Małpiątku? Tak, to jest ta baza przy Małpiątku akurat. No, ale to jest genialne pod tym względem, że mega mi się spodobała ta zabawa i ostatnio sobie tam chyba z 5 razy z góry skakałem. A nie, to jest przy Żabie, żeby dostać się w różne miejsca na mapie.
Po prostu, bo tak. Naprawdę, po prostu, bo tak. Bo wiecie, już tutaj odpierniczaliśmy takie głupoty z Mordorem, przechodząc sobie tych wszystkich bossów, wybijając sobie tam co po silniejszych przeciwników na mapie, czy coś takiego, czy tworząc jakieś itemsy i tym podobne rzeczy, że po prostu z nudów zaczęliśmy się bawić takimi rzeczami, jak właśnie teleportowanie się po całej mapie i... O! Dodali możliwość teleportowania się do własnych teleportów z przedmiotami. No niemożliwe, ktoś poszedł po rozum do głowy. To jest to, co przecież w ostatnim odcinku było niemożliwe do wykonania. No to w tym odcinku już nagle się da, nie? Teraz już można, teraz już można. Jak już z Mordorem stwierdziliśmy, położyliśmy kreskę na tej grze i stwierdziliśmy, że nie, skoro teleporty nie działają, to nie działa, to nie damy radę, to już się poddajemy, dobra, przechodzimy tą grę już po prostu tak, żeby ją przejść, bo to za dużo czasu, bo to za dużo energii, wszystkiego. To oni teraz dodali wszystko, co pozwala tą grę przejść w sensowny sposób. Nie, no po prostu... Fajnie, że to dodali. Po prostu fajnie, że to dodali. Nie, patrzmy na to pozytywnie i patrzmy na to w ten sposób, że fajnie, że zostały takie rzeczy dodane do tej gry, bo to powoduje, że naprawdę osoby, które teraz będą sobie w nią grały i teraz mogę ją naprawdę z ręką na serduchu polecić, bo większość mankamentów, z którymi osobiście miałem problem i które mi przeszkadzało, wiem, że można w łatwy sposób teraz rozwiązać i jest rozwiązana w grze. Także to nie są jakieś tam już teraz błędy i problemy, tylko teraz jest to już wszystko wyprowadzone. A, jeszcze jest motyw tego, że w ostatnim update'cie wzięli i zmienili coś takiego, że tutaj, o właśnie, to jest ta nasza maska, tu możemy sobie wlepić nasze kryształki do naszej maski. Dobra, mamy 4, to jest 200 na 350, czyli jeszcze 2 spokojnie mógłbym dołożyć, nawet te najlepsze, jak widzicie. I o co tutaj chodzi? Tu jest teraz ten nasz cały remodel i był ten motyw, że nasza postać teraz dostała do 90 poziomu wszystkie bronie i skille zostały jej tam te wytwarzania, zbierania i tak dalej podniesione do 60, nie? Ale jest ponoć jakaś opcja, żeby Tribesman Scan and Copy, Deep Scan the New Data, moc maski, coś tam, please select tribesman for deep scan. I właśnie to jest ponoć motyw taki, że można swoją postać zwiększyć, polepszyć jej statystyki o inną postać. Czyli na przykład gdybyśmy sobie wzięli tego barbarzyńcę, confirm deep scan tribesman, you can transfer the copied data to the original character after the scan. No dobra, no przetestujemy to, tak czy siak. Aha, nie, dobra, zielone kryształki, żółte kryształki i maska. No to trzeba naładować maskę. Jeszcze bardziej sobie naładujemy maskę. I miały być green krystale. Nie wiem, weźmy sobie 5000. Aha, nie mieści się w tym. Dobra, 1000. Mogłem sobie po prostu wpisać krystal, byłoby prościej. Green, yellow i chyba blue. Tak tam chyba to było. I sobie teraz to wszystko wpakujemy oczywiście tutaj do ekwipunku tu. To. Te śmieszne ilości takie pojedyncze to ja sobie zostawię w ekwipunku. A to wszystko pakujemy tam na dół. Super. Na pewno jak ktokolwiek podejdzie do tego, to się będzie cieszył. Dobra, niepopularna, Tribesman Copy i ten Barbarian chyba był zarąbisty albo Uber Planter. Dobra, weźmy tego Barbariana, nie? Dobra, weźmy tego Barbariana, confirm i jak to działa? No, nawet taka. Dobra, no i co teraz? Wlazła tu do środka. Jest remodel. Deep scanning. To godzinę trwa. No to się nie przekonamy, co to robi. Może wam kiedyś nagram, co to w takim razie robi, bo... No bo na ten moment, no co ja mam powiedzieć? Co ja mam na to poradzić, no? Jak ja mam przewinąć godzinę w tej... A w sumie? Wait. Dobra. Chwila, moment. Może mi się uda to ogarnąć.
Dobra, jestem u was z powrotem. Ojej, jaka przycinka. Ojej. Dobra, a tak serio. No to czekałem godzinę tutaj specjalnie dla was, żeby wiecie, żeby to modelowanie się zakończyło. Stałem, zająłem się innymi rzeczami w mieszkaniu. Tak, znalazłem opcję, która powoduje, że ten deep scanning trwa 10 razy szybciej i się nagle czas skrócił do minuty. Dobra, jak ktoś zauważył teraz króciutką przerwę, to nie zdążyłem wyciszyć mikrofonu, więc zatrzymałem nagranie, żeby nie było słychać mojego kichnięcia. Dobra, czyli tak, niepopularna jest tu i ona ma właśnie, widzicie, 60, 60, 90, 90, a barbarian jest tu i ona ma wszystko lepiej. Nic nie ma tak kijowo jak nasza postać. Nie, weapon crafting i tak ma lepiej. Dobra, wszystko ma lepiej. Ta postać po prostu wszystkie statystyki ma lepsze niż nasza postać. Ją mamy w tym momencie jako deep scan. Dobra, no i teraz tribesman scanned and copy. I teraz tego barbariana, copy creature. About to write the original character data, the procedure cannot be undone. After the recording, barbarian data will be destroyed permanently and can to be used for info entry again. Dobra, poczekajcie jeszcze chwileczkę, bo ona tu ma jakieś, wiecie, bonusy i minusy, nie? Nienawidzi tańca, nie lubi wstawać, no to panie, przecież ona nie będzie spać, więc co za problem, czy nie będzie wstawać. Próbujemy. Dobra, testujemy tą mechanikę, czyli została faktycznie całkowicie skopiowana do naszej postaci. Tamta postać zniknęła, my dostaliśmy wszystkie jej skille i umiejętności. Okej. I teraz, gdybym chciał kolejną postać zeskanować lub skopiować jej dane, no to mogę, tylko bym musiał sobie znaleźć postać silniejszą niż moja, nie? Tam we wszystkich bądź w aspektach, które mnie interesują, ale chyba nie mogę. Tak, chyba nie mogę się tak bawić, żeby sobie tą postać troszeczkę ulepszać, nie? Tylko tak już faktycznie, jak już ulepszamy, to tak tak full wypas, że wszystko trzeba zwiększyć, albo wszystko, albo nic, nie? Tak na przykład tutaj ta babeczka ma Blade Bow, jakby od niej zabrał tylko te dwa skille, Blade Bow, a od kogoś innego zabrał jakieś tam inne, no to chyba tak nie działa. Ale widzę, że wygląd mojej postaci został taki, jaki był. O, green crystale wyrzuciło na siebie, bo była za duża ilość. Okej, czyli wygląd postaci został taki, jaki był. Skille, jeśli chodzi o rozdane pod T, wszystko zostało. To, co jest w masce, maska została, no bo maska się nie zmieniła, to też ma sens. A nasza postać straciła poziom, czyli mamy na nowo poziom do wbicia. Straciłem wszystkie skille, takie jak było. Czyli na nowo muszę wszystko wytwarzanie, tworzenie, zbieranie i tak dalej, wszystko wyekspić. Ale maksymalne poziomy mam wszystkie lepsze. Nic nie jest gorsze. Także jako tako operacja na plus. Ogółem na plus. W praktyce no im szybciej tym lepiej, nie? Jak zrobicie coś takiego później w grze. Chociaż bardzo dużo w tej grze zależy już od setu, który mamy, od zbroi i tak dalej, więc... Więc jednak to nie ma aż takiego wpływu później, że będziecie musieli wyekspić taką postać, bo już będziecie mieli niesamowite tam przedmioty i tak dalej, więc to nie ma aż tak źle, nie? Ale im szybciej by się udało coś takiego zrobić jakiemuś graczowi, im szybciej udałoby się taką postać przekabacić, uzyskać i przejąć, no to tym lepiej. Pod warunkiem, że później nie znalazłby tam 10-20% lepszej. Dobra, to by było w sumie na tyle, jeśli chodzi o Solmaska. I to tak chyba definitywnie, jeśli chodzi o Solmaska, bo no nie sądzę, żebym was ciągał na szukanie wszystkich znaczników, szukanie wszystkich tam punkcików szybkiej podróży, które gdzieś tutaj nie są jeszcze zaznaczone. Typu widzicie, tu jest jeszcze jeden, tu jest jeszcze jeden, tu jest jeszcze jeden. Także gdzieś tam jeszcze po tej mapie one są porozkładane, gdzieś tam nie mam tych znaczników poodkrywanych, nie mam tych antycznych tablic i tak dalej. Wątpię, żebym to wszystko zbierał, bardzo wątpię, nawet na tym moim przyspieszeniu, nawet z tymi wszystkimi rzeczami, które mam, nie sądzę, żeby mi się chciało to wszystko zbierać, więc myślę, że
to jest trochę takie pożegnanie z Solmaskiem. Pożegnanie z naszą serią, pożegnanie z naszymi wszystkimi tutaj wyzbieranymi postaciami, z tym światem, z tym tragicznie wybudowanym domem, z Jaguarem, który specjalnie przyjął Mordor, żebym nigdy na niego nie wsiadł, summa summarum. Z alapakakami wersją 1, 2, która gdzieś tam utknęła koło żaby i została już tam na wieki. Z naszym świecącym się światełkiem piramidkowym, które teraz za nami podróżuje, jest zarąbiste i wciul go brakowało wcześniej. I z wszystkimi postaciami, które przejąłem w międzyczasie, przenosiłem między jedną bazą a drugą bazą specjalnie, żeby je móc wykorzystać w przyszłości, czego nigdy w życiu nie zrobiłem. No ale tak. Jakbym miał podsumować tą grę, to szczerze powiedziawszy, grało mi się w nią chyba, no dobra, może aż tak dobrze jak w Arka, to by była przesada, ale prawie jak w Arka. Naprawdę jest to jedna z fajniejszych gier survivalowych, jakie są, pod względem takim, wiecie, mocnym rozbudowania bazy, przygotowywania tych postaci, które mają nas wspomagać i tak dalej. To ta gra, no naprawdę ma to coś, spełnia wszystkie takie wymagania, które by można było mieć wobec takiej gry. Ta walka, mimo tego, że nie jest jakaś super, nie jest też jakaś niesamowicie siermiężna, to nie jest też tragiczna walka na zasadzie tego, że nie możemy nic więcej. Wait. Na zasadzie takiego, że tylko klikamy tam lewy przycisk i tyle, i nie robimy nic więcej, że to jest walka na dosłownie trzymanie broni i klikanie lewego, tylko gdzieś tam są, stosujemy te uniki. Są te mechaniki tutaj dość fajnie zrobione, fajnie to działa. Mamy różne rodzaje tych broni, różnie się zachowują w zależności od połączenia różnych rodzajów broni. Mamy kombinacje, mamy skille. Mamy ten nasz rozwój postaci wszelakiego rodzaju, który został teraz mocno zwiększony, więc jest o wiele przyjemniejszy. No ja osobiście przyznam, że na pewno na ten rok to jest najlepsza gra, w jaką grałem w tym roku. W tym roku to będzie chyba najlepsza gra, w jaką grałem jak na razie. Także jeśli chodzi o to, to chyba na tyle z mojej strony, chyba tyle. Tu mamy pozakończane, tu mamy gdzieś tam te tripy też niektóre pokończone. Tribe wygląda jak wygląda. Klan, no to był w pewnym momencie większy, no ale zabrakło im jedzonka. To stanowiło duży problem dla niektórych. Niektórzy sobie z tym niestety problemem nie poradzili, więc cóż, bywa. To w sumie to by było na tyle z mojej strony. Dzięki wielkie za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego. No już raczej nie w tej serii, no chyba że mi napiszecie o czymś konkretnym, co chcielibyście zobaczyć, co was interesuje w tej grze, bądź coś spartoliłem, a można by łatwo naprawić, pokazać, zrobić inaczej czy coś. Także do usłyszenia, do następnego. Baju, na razie. Cześć, z tej strony był Niepopularny, a to był, jest i no chyba już nie będzie Soul Mask. Baju, chyba że kiedyś będą ogromne update'y i do tej gry wrócimy na nowo. Ale to się zobaczy. Baju.